Dzień dobry, witam serdecznie i witam gorąco. Nie wiem dlaczego, ale na początku krzesło mi się obniżyło, więc muszę wstać, by podnieść moje krzesło. I ja nazywam się Lufty i to jest kolejny odcinek z Farmy 017. Tym razem ze mną tutaj jest Hyde. Siema. Miki. Dzień dobry. I jeszcze jest z nami Sokon. Dobry wieczór. A na odsłuchu jest Kaczor, który nie ma map. Dzień dobry, jestem z tego powodu bardzo smutny. Tak. I ja chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj będziemy kopali ziemniaki na mapie, która się nazywa Polish Agro Farm. Bardzo fajna mapa, polecam. Tak, Kaczor nie polecam, bardzo zła mapa. To fajna mapa, nie wszystkim działa, ale to nie nasza wina. Kaczora. Tak. Chciałem powiedzieć, że tutaj trzeba ograniczyć ilość masową, gdyż nawet samo krzesło się już opuszcza. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że moja dieta kaloryczno-nisko tłuszczowa przynosi efekty. Już schudłem 5 kilo, tak więc jest dobrze. I ze złej strony powiedział. Co? Ja ze złej strony w sumie pojechałem. No. Lub przestałeś jeść kepsy? Nie no, ograniczyłem ogólnie. Ja jem po 18, nie jadam żadnych rzeczy, tylko piję bardzo dużo wody. Nie piję żadnych napojów kolorowych, alkoholowych tym bardziej. No naprawdę. Ale naprawdę, powiem wam, że naprawdę to przynosi pozytywne korzyści. Szanowny kolego Michale, czy to ty? Tak, właśnie, szanowny kolega Michał, to ja. Udaje, że normalnie nie poznaję. Ja też siebie nie poznaję, powiem ci, ale lepiej się czuję, powiem wam. Lepiej się czuję, tak, tylko tak, gorzej się wysypiam. To jest jedyny problem tego niejedzenia właśnie. A co, bo nie umiesz spać, bo jesteś głodny. Znaczy, może nie tyle, że po prostu gorzej się wysypiam. Nie tyle, nie czuję na przykład głodu, bo teraz już głodu nie czuję. Na początku, że jak zaczynałem, tam wiesz, to wiadomo, głód straszny czułem. Jezu, jak mnie ssało. Ło. Kuźwa, usnąć nawet nie mogłem. Ale teraz znowu nie wysypiam się dobrze, no nie? Ja to bym powiedział na twoim miejscu, że jednak nie bardzo. Ale powiem ci, no nie dziwię, że się nie wysypiam dobrze, jak się ja o godzinie 5 wstaję. Na ile spać o 23? Ej, ty martwisz, że o 5 wstajesz? A mój tata tak dzień w dzień wstaje. No, powiem ci, ja też. No, to nie to, wiesz, co musisz prowadzić swoje życie? To co mój tata. Czyli spać i iść spać o godzinie 18. Ja bym szedł spać o godzinie 18, to tak. Moi widzowie nie mieliby filmu. Byłbym słaby. Nie miałbym pieniędzy. I prawdopodobnie umarłbym wcześniej. Tą drugą opcję to i tak to bym się kłócił. I byś... aż mi się kłócił z tego, co mówiłeś. Nie no, ale tak szczerze, to naprawdę, jakby tak człowiek chodził tak wcześniej spać, to życie to by taką przebywało przez palce. No. No to się muszę z tobą zgodzić. Dlatego ja doszedłem do wniosku i zawsze dochodzę do wniosku, muszę się nauczyć spać krótko, ale efektywnie. No właśnie. Ja dochodzę do wniosku, że trzeba się nauczyć nie spać i dlatego dzisiaj wciskam sobie dużą dawkę adrenaliny i nie będę spał. Źle to robicie, panu, źle to robicie. Nie spać! Zwiedzać! Żeby w krótkim czasie się wyspać, no co proponuję twoją teorię, proszę palić, ale nie, ja mam teorię na to. Tak. Trzeba po prostu znać swoje nawyki senne i idzie wtedy określić, po ilu godzinach się... Każdy człowiek ma taki jakby... tak jakby klucz. Taką godzinę, o której jak się obudzi, w sensie, no, po tylu godzinach jak się obudzi, no to jest wyspany, chociaż powinien spać tam te 8-9. Kiedyś o tym czytałem. Inaczej, ja słyszałem, że najlepiej człowiek wysypia, no nie? Kiedy dziennie robi sobie kilka 15-minutowych drzemek. Tak, też to słyszałem. Tak, to muszę w szkole powiedzieć, że muszę iść spać. Bo się przepraszam panią, ja teraz mam 15-minutowy drzemek. No, kiedy musisz wjechać po mojej stronie. Możemy mieć rurę. Ile macie w ogóle? Ja mam... Spokojnie, ja mam 38. Ale to? Procent. Nie, no procent. Ja tu przy nich jestem, spokojnie. Nie, mi chyba wystarczy. Tak, ale muszę tak skopać. Przepraszam, jakby to kombajnem robił. Robisz? No, wycofać chcę. Jak ja będę... No co, kombajnem będę kopał? Ty, no. W środkach mam chyba jechać. A jak? Tak, tam. Gadam. Ja chcę być... wiecie. Dobrym youtuberem, a nie. Dobry, sypie. No wiem. Ale musisz tak, chyba... Tak, ale się odsunę. Powiem wam, chłopaki, że jeszcze 11 godzin i 20 minut i będę miał Polish Agro Farm. Pora, ja? Dalej.
Ciekawe, czy tym razem zadziała. Nie, że to nie. Dzięki. No tak, trochę ci nazywam, przepraszam. Nie chciałem. Tak ja nie wiem, jak tak można. Masz to strat? Wiem, nie, właśnie. Taka ilość strat. A może sobie gdzieś to indziej wywozić? Nie wiem, ja czekam na... Co ma odpocząć to? To przecież wiem. Sobie, no weź to na gospodarkę wywoź i wysypuj na gospodarce na kupę. Na gospodarkę to wywoziemy. Dobrze. Bo nie będzie czym tego potem zwieść, stąd w ogóle. Zero. A i właśnie... Ja pewnie jestem. I też pewnie kochani wam... No, ja miałem akurat zero. Chciałem odpowiedzieć, dlaczego na tej mapie akurat nagrywamy. Bo na początku był plan, żeby nagrywać na mapie... taka, która się nazywa Loser Farm. Loser Farm. No coś. Losberg. Ja bardzo popieram. Coś takiego. Losberg, o przepraszam. Losberg, dokładnie. Chciałem nagrywać na tej mapie, ale doszedłem do wniosku, że mógłbym wtedy urazić niektórych widzów. Nagrałem na tej mapie, a tak naprawdę to połowa osób nie miała tej mapy, no i ciężko było ja w ogóle nagrać. Na niej? No właśnie. Ale Miki zaproponował, że skoro on nagrywa na tej mapie, to żebym ja nagrał na tej mapie, bo ja mogę jego serię kraść, tak więc kopię ziemniaki. Otóż to jeszcze bezczelnie ze mnie ściąga kopanie ziemniaków, tego ja nie miałem na tej mapie, ale Przepraszam bardzo, ale ja w tym momencie ja się czuję urażony, bo też jestem widzem i bardzo wspierałem pomysł grania na Losberg. Ogólnie bardzo fajna mapa. Dzieci i kaczki głosu nie mają. No to sobą czemu się odzywasz? I w tym momencie... Ja kaczką nie jestem. Nie, ale dzieckaczor został... Dzieckiem też nie. Zmniejszony. Poza miarą. No nie wiem. Jak na moja odpowiedź była dobra. Mówisz, że porobiłeś? Tak. Sobą nie wiedział, co odpowiedzieć, więc udało się. Wiedziałem, odpowiedziałem ci. Że... nie. I... twórcza odpowiedź. Nie powiedziałem, nie? Było słuchać. Co wam powiedział? Wiesz co ci powiem? Trzeba było powiedzieć, na przykład nie wiem, że... Powiedz mu. Nie, bo ja jestem kulturalnym człowiekiem i nie będę to... Na przykład, że wyglądasz jak niedruchana bakteria z reklamy Domestosa. Albo... Stanowny, niedorobiony kolego. Nie będę się zniżał do twojego bardzo niskiego poziomu, który nawet zniża poziom kopalni. Nie. No jak nie, patrz, tylko muszę. A gdzie my to w ogóle wozimy? Na gospodarkę. Myślałem, że tu kubkamy cukaj, bo mówiłeś. Jeszcze... Na początku był taki plan, ale doszedłem do wniosku, że wiesz... Właściciel... Nie będziecie mieli co robić. Jeszcze właściciel bramy nie otworzył, no i musiałem otwierać. Kurna, weź się z tym dzwon. Dobra, weź to tam przejadź, a ja coś pojadę, potem chydam, wie. Ty, Mikuś, widzisz gdzie jestem? Nie. No to popatrz. Wiesz dlaczego tam się złamać nie możesz? No. Oj, złamać, przepraszam. Dlaczego tam brama nie otwarta jest? No. Bo ja takiego dziadka otwierającego bramy za zatrudnię. Aha, kaczora. I chyba śpi. Kaczy, no nie śpi w robocie. No właśnie. Co? Jaki alkohol? Ja w robocie nigdy. Cholera znowu walą. Znowu życie. Cholera, znowu alkohol. Znowu wyszła do wiaty tu. Zero. Dobrze. Panowie odebrani. Ale ładnego screena strzeliłem. Opa! Już ja to widzę. XD. Aha. I tak wtedy było takie polskie XD. I, X, S, I, D. No tak, no a jak na ciebie powiedzieć XD? No wiesz, bo są różne XD. Na przykład XD. Bo jest XD polskie, że piszesz I. K, S, D, E. To jest takie polskie XD. A jest też takie polskie drugie XD, gdzie piszesz XD, D, 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 D. To jest też polskie XD. No. Takie bardziej ogólnoeuropejskie, światowe i D, to jest X i D. Ale jest też takie, no. kareta lub nie ma fleta, kareta. To musi jest dać donate. Mniej niż 3, mniej niż 3. Otwierający nawias kwadratowy, zamykający nawias kwadratowy, otwierający nawias kwadratowy, zamykający nawias kwadratowy. Z odpalaniem malucha, no nie?
O Boże. Bo jakby ktoś się sobie myśli, że można odpalenie malucha robić, to wiesz. No, tak mniej więcej. Dziękujemy. Wymyśliłem. Dziękujemy za to, naprawdę. To było nam bardzo potrzebne. Bo z tego uważam, że nasze życie nie miałoby większego sensu. Ale twoja historia zmieniła moje dotychczasowe życie. Że głupio obsadzili tutaj te ziemniaki koło tego słupa. Co ty, to jest elegancko. Bardzo dobrze. Strasznie, po ciulu fest. No? Dobra, jadę jeszcze do sypę i jadę na tą farmę. Ogień, panowie, ogień z góry jedzie. No z mojej to w szczególności. Fachra też. Powiem ci, że to było rozsielony nawóz, no i co? I kaplica. No. Ale to jaki robicie? Ja pierdzielę, panowie. Jakie mi jaki, ty? Niedoświadczeni, nie? To nie wiadomo, to się zamień. Że użytkownik Echide robi straszne omijaki na polu. Nie robię. Omegy. A właśnie przed chwilą zrobiłem przez was. Użytkownik Michał też robi straszne omijaki na polu. Przepraszam, nie chciałem. No. No nie wiem. Zmieni się nie do poznania w przyszłym odcinku. No ja też, bo to przecież też niedopuszczalne. Ale fajna ta przyczepka na tym no. Zarąbisty. Tylko nie zwrotna wcale, ale to nieważne. No bo diesel tam No wiem. Zbyt niski. Ale mówię, tylko że taka trochę niezwrotna, ale tak podatny to. Ale wiecie panowie, ja wam jutro wyślę zdjęcie, co ja wyspałem dzisiaj w robocie. Wieszak? No także ciepło jest, nie? Nie, ale tak naprawdę... Ja mam 10% dopiero, bo Miki odbierał. A, to się wyszło. Ale tak naprawdę to wyspawałem taką, jak to powiedzieć, drabinkę, nie? No. Która jest przyczepiana do stacji transformatorowej, no. Żeby wejść na dach. Więc ma 5,5 metra. Brawo. Ty, nie obrażając się, ja bym się bawił tej drabiny wejść. Powiem ci, testowałem dzisiaj, nie chciała się rozwalić. A skakałeś czy nie? Czy nie, na skakanie skakałem, ale akurat z chłopakami żeśmy gadali, no nie? I taki Jurek, bo akurat on to będzie musiał jechać montować, no nie? Owszem. I mówi tak. Ale najpierw postawisz to w pion. Wejdziesz na górę i nic nie pęknie, to będę wiedział, że jest dobrze postawiony. No. O Boże, ja bym się bał tego, szczerze. No powiem ci, też się bałem, ale pan Józef powiedział, że był bardzo dobrze postawiony. Tak więc, jestem z siebie dumny. Pan Józio? Tak, pan Józef. To jest dobra morda? Bardzo dobra morda. Najważniejszy. Taki jajcarz, łoj. Taki figlarz, taki zalatnik pewnie. Taki heheszek, taki zawsze w każdej robocie jest jeden taki heheszek. No, on to akurat nie jest taki heheszek, ale... Wysypaliście się we dwóch, no i już ma 50%. Dzień dobry, jaja były z tego, bo tam majster zaczął tam się sadzić o urlopy. No, że urlopy, że bierz się urlopy, bo trzeba urlopy. Urlopy do końca roku trzeba wykorzystać, no nie? A ktoś tam mówi... No, co ty to kuźwa pieprzysz? Ludzie możemy rozkazywać, kiedy możemy sobie urlop wziąć. Ja przed końcem roku nie biorę, w przyszłym roku chcę wziąć sobie 20 dni urlopu naraz, bo syna będę żenił. No nie? A drugi gościu mówi, no nie będę teraz cytował dokładnie, ale na pip ten Wałęsa stworzył tą Solidarność. Mówi, za komuny to było lepiej. A ja mówię, oho, propaganda komunistowska. Zaczyna się. Mistyczna, no nie? O, zero. Znów się zaczyna. Ja Michał jeszcze zapytam, dlaczego nie jest włączone wydeptywanie? No tak. No już by tego tu nie było. A ja na to wszystko powiem precz z komuną. Oj, tak niegrzecznie tutaj. Jak niegrzecznie ty? No tutaj tego pana byś uraził, co twierdził, że ta komuna była lepiej. Znaczy, wiesz. Ten pan za komuny, no to było może w jakimś takim... No śmieje się. Jak tak opowiada, to może i wiesz. Nie był jakoś tam bardziej wywyższany, ale mówi, że też ludzie inaczej podchodzili do pewnych spraw. Ale no nie dziwię się, no kiedyś nie było internetu. No. To oni wiedzieli, co się jedynie dzieje w ZSRR chyba. I na Białorusi, a to Białorusi też nie było. No to się zgadza. No to chyba. Tyle oni wiedzieli. Wiedzieli, co się dzieje w bloku wschodnim ogólnie. No tak, no. Jeździli go na całe życie, jakoś woła do Samaru. Mhm. Putin wygrał wybory. Putin wygrał wybory. No. Kołka. Gdzie ty byś po tej ziemniaki? Tam, gdzie takiej hali. Aha, to teraz będę szukał godzinę hali.
No, na środku, no centralnie na środku, no obok nie jeździsz, no to dwie bramy otwarte mi. Oho. Wyzwanie, wyzwanie podjęte. Czy podniosłeś rękawice Miki? Tak, no dobrze, ziemniaka podniosłem. Będzie, będzie na frytkę. Otóż to. O i tyle, coś ty w tyłu zostaje. W tyle takim miejscu wysypał. Tak. To. Takie dupne to miejsce. No i bardzo dobre. Nie było ustalone przed odcinkiem. Kto takiego mijaka strzeli na początku? No kto? Ja, Boże, mi się zagapił. Na kogo? Przecież tu żadnych osób nie widzę. Na ciebie, bo jechałeś przede mną. Panie takich obyczajów też nie widzę, tak więc nie wiem, co mówić. Zagapił się na twój tył. No. Ja to wiem, że mam ten tyłeczek. Na Sagi baby w gąta. Po prostu ino raz. A ino dwa. A za trzeci już nie staje. Boże. Włos na głowie. Jeśli mówi dwa razy prawie jak brat, a po trzecim razie się kasuje. Tak, Bóra, tak. Też słyszałem, że się kasuje za trzecim razem, ale ja nie uznaję tej zasady. Dlaczegoż to? No bo... Ja wyznaję zasady pospólstwa innego. Jakiego? Co ty kminisz, mordo? Nie będę tego mówił. Nie powiem tego na odcinku. Chłopak, dziewczyna, normalna rodzina. O. Tak, a każde dziecko powinno być mama i tata. Jak to było na maturze, matka nazywa się dzieckiem, a nie ojciec. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi, to pozdrawiam. No i jeszcze raz. No było takie zadanie na maturze, nie? No. Z włosu chyba, z czegoś. Że był rysunek i było narysowane dziecko, matka z boku i ojciec przy dziecku, nie? Mhm. Było pytanie, wskaż prawidłowy model rodziny, nie? Mhm. I pytanie było takie, że to jest zły model rodziny, bo to powinna stać matka przy dziecku, a ojciec powinien zarabiać za tą rodzinę. Aha. Coś tak, takiego, to było tak głośno o tym było przecież. To była prawidłowa odpowiedź? Tak, jakoś tak. Ale głupie. Nie, no tak było podobno. Tak przynajmniej tak pisało. Tak było, nie zmyślnie. Tak skąpili o tym. Tak było, tak było. Tak mi się teraz skojarzyła ta wesoła urna, nie? Nie wiem. O kurde. Nigdy, kurde, ten. Jakby powiedzieć, nie interesowałem się własnym. No a jak? To najbardziej znienawidzony przedmiot przeze mnie. Ale... Ja bym powiedział, że... U mnie słabo nauczycielka. Ja najbardziej lubiłem włos, bo właśnie miałem spoko nauczycielkę i ona zawsze mówiła jedyna. Kaczorek. Ty nie jesteś debil, ty się po prostu z debilami trzymasz. No dzisiaj. O Boże. O Boże. O Boże, to ty... Taka prawdziwa, ty. Ty, ale, no, ale to spoko, był gorszy pociski. Mi się wydawało. Ale nie, ona ten, ona... No ona tak zawsze mówi. I mówi, że... Bo ja strasznie, kurde, się wtedy interesowałem włosem, bo polityką się dużo interesowałem, nie? No i... Właśnie tak z nią cały czas gadałem, nie? O takich różnych właśnie tematach, tam załatwianiu jakichś tam papierków czy coś, no i ona zawsze do tego tak myślała, że jest... No i zawsze mi dawała piątki za aktywność też. Nie mów, że chciałeś zostać karakanem kolejnym. Z włosu miałem dobrą ocenę, a resztę to miałem... Kaczor, ja się cię pytam. Nie chciałem być karakanem, bo ja bym był... Karakan to takie małe stworzątko, a ja tu taki... Bardziej bym mógł zostać, nie wiem, jakimś bulbozarem. Ale też na K. No wiem, wiem. I karakan, wiesz co to oznacza karakan? Wiem. Więc, a ja bym mógł zostać krokodylem na przykład. Więc ty zmień poglądy swoje polityczne. A propos krokodyla, dzisiaj wchodzę na Facebooka i czytam artykuł. Rolnik, który jeździł ciągnikiem z niebezpiecznym narzędziem, w tym, no, w cudzysłowie krokodylem, pobierając to, był pijany. Ale wiesz ten, ja mam poglądy polityczne, które zaczynają się na K, ale mają trochę inne litery później. Kukis? Nie. Ten, Korwin-Mikke. Korwin-Mikke? Dla Korwin-Mikke? Ty. No jasne. Następny polityczny, kurde, poprawnie. Ja to całe życie za Dicie na stronę. No to jedna kaszkę po Smoleńsku powiem wam, brakuje. I zimnego leka. Tutaj właśnie chciałem Gaczego zacytować. Teraz będzie, ale wy jesteście, ja tak śmiejecie kiedyś... się z takich poważnych spraw. Dokładnie. Ja akurat bardziej bym powiedział, że ubolewam nad tym, co się dzieje w kraju, bo to takie trochę gorzej niż śmieszne.
Takie dziecinne, no, takie. Ale... Jakbym rzekł, jakby to przyjąć taką moją klasę i wsadzić do rządu. Ale o tym kaczce po Smoleńsku i Zimnym Lechu taką historyjkę mam. Jak byłem w czwartej klasie i to się stało, byliśmy na wycieczce, nie? W czerwcu. A, i chcieli cię wyrzucić, żeby do domu wrócił. Nie, no dokładnie, tak. Koniec był taki, że chcieli mnie wyrzucić, bo powiedziałem kaczka po Smoleńsku i Zimny Lech. I miałem chyba godzinną pogadankę z nauczycielami. Mówi... Kaczorek, to nie tak, to był zamach. Kaczorek, to Putin strzeli bombą. Dokładnie. Pamiętaj, co mówić w domu. Nie no, to akurat właśnie ta tragedia smoleńska, to wszystko, co tu się wydarzyło, to przez to wszystko, według mnie, został tak roztrąbiony, że to wszyscy poza granicami to się śmieją z tych Polaków. No, dziwisz się. Ale nie, Polacy się sami z tego śmieją, no to... Czemu Rosja w ogóle trzyma fragment tego? Nie dlatego, że oni zrobili zamach, tylko dlatego, że oni na tym korzystają. No, wycieczki turystyczne, tak dalej. Ludzie się zajmują tym. Relikwie. Wycieczki na pokład tu 157. Relikwie i tego typu sprawy. Ludzie, tam brzoza ścięta pewnie tam jakieś tam. No. Pewno już tam w kominku namalone było, a tym. No tak naprawdę, to Rosja przecież. Ale wiesz, pamiętajmy jedno, Ruski nie pozwoli sobie, żeby kurna obcy czyli wszedł do jego kraju. No tak, no to wiesz. Wiesz, Nikuś, jak ci tam idzie w transporcie? W 1610 pozwoli. Ja stoję, bo nie mówi, żebym podjeżdżał, to sobie czekam. A jak będą pełni, to będzie, ty będą podjeździć przez tu. Nie, bo wszystko... no, ale ktoś by powiedział, jakby chciał, żeby go tam... Nie, no bo ja to myślałem, że to tak sobą patrzę, podjechał i 100% już ma. Ile ty tam masz ten chydę? Tak, 40. To już podjadę, panowie, już jadę. Ej, do tego ostatniego, bo ja tu mam 0. No, no to widzisz, no. No to ja się tu nie mam to spieszyć. Ja się ty tak się nie możesz to spieszyć, bo... Ty faktem i tak więcej kursów czas na, bo szybkie jadanie. No, to ty no, tutaj rób za mnie i tyle. Ja a ty rób za mnie i się dogadam. No. I będzie... Dokładnie, będzie dobrze, co by w kraju się działo. Tak, ale... Jak zostanę prezydentem. Jest. Ja to wam powiem, że... Łatwiej już widzę. Polityka to jest najgorszy temat, jaki może być do rozmowy, powiem wam. Ale po pewnych stronkach alkoholowych to się dobrze gada. Ale nawet, wiesz dlaczego uważam, że to jest najtrudniejszy poziom naszej temat do rozmowy? Bo zaraz można w mordę dostać. No w sumie. Idzie się pokłócić, raczej zależy... Zależy, czy twój rozmówca też się tym interesuje i czy ma tam jakieś swoje... Poglądy. No jakieś swoje kamienne poglądy, których ich się trzyma od lat, nie? Bo jak ktoś to tak jest, wiesz, taki bezstronniczy, no to idzie z nim fajnie pogadać, fajnie mu idzie wytłumaczyć niektóre rzeczy, tam, którymi my się interesujemy. No ja jestem bezstronniczy. Ja wam powiem akurat tutaj, tak, nawiązując do właśnie polityki, to pamiętam, jak mi moja mama opowiadała, jak mój ojciec z moim szacem na chrzcinach, no nie? Pokłócili się. Ale na twoich ścinach? Tak, na moich ścinach. O kurwa. O prezydentów, no nie? Bo wtedy Wałęsa i Kaczyński. Kwaśniewski brał udział w wyborach, no nie? No. I mój chrzestny był za Wałęsą, a mój ojciec był za Kwaśniewskim. Ło, no to ten wylek Kwaśniewski. Chłopie, to tak zaczęli tam się ten, że potem się przez rok nie odzywali do siebie. Ja. Powiem wam, że znam jedną osobę z Solidarności, tej Wałęsy. Gdzie będziesz? I... W piwnicy. On jest... I on odpowiedział, on uciekł ogólnie do Stanów w latach 90. właśnie, jak to wszystko się rozgrywało, bo powiedział, że to, co się tam odpierdzielało w tej Solidarności, to była jeszcze większa patola niż ta komuna. W sensie, że tam takie układy były i takie, to było wymienienie się z tłukami, a nie żadne odbicie z rąk Polski. No tak, no i to jest, prawda jest taka, że to wszystko trwa od 25 lat i to jest dalej jeden system, dalej jeden układ. Znaczy, z tym systemem to może troszkę tak to bym powiedział, że przesadza, bo jednak system się zmieni, bo jednak ale, wiesz, komunizm był dla każdego, no nie, a teraz masz, wiesz, nie jest, no, ale... że wszystko należy do państwa, tylko masz osoby prywatne, tak? No tak, ale... Otwaga na sobie... państwo. No ale zobacz sobie na to, jak w ogóle chodzi mi o rządzenie państwem i o to, że ludzie tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia, to jest tylko takie mydlenie oczu. A gdzie ludzie mają do powiedzenia coś, ty? Przepraszam bardzo, się w radiu słuchałem, że koleś założył swoją własne królestwo gdzieś w Polsce, liczono 600 osób, trzeba zapłacić 2000 wpisowego, nie ma żadnych podatków, KRUS-ów, ZUS-ów, nic nie trzeba płacić. Mówisz o Albanii?
Nie, naprawdę gdzieś w Polsce ktoś sobie takie coś założył. Nie wiem jakim cudem, jakim prawem, ale takie coś jest. Miał ileś tam hektarów ziemi i założył sobie swoje takie własne. Aha, to teraz na mapie wyjdzie taka jedna czarna kropka, tak? I możesz złożyć sobie na przykład wniosek o obywatelstwo tego kraju. Tylko nie pamiętam jak to się nazywało. Gdzieś to w radiu mówili. No to powiem wam, że... No ale nawet, no. Ja powiem tyle. Tak akurat dzisiaj też żeśmy tak w robocie o tym gadali, no nie? Mówię, co taki szary człowiek ma do powiedzenia w tych czasach? No to, co ty możesz powiedzieć? Pójdź sobie zagłosujesz sobie na kogoś, no i co z tego? Tak no jest jeszcze kuźwa, ileś miliardów osób, które też będą się głosować. Ja bym chciał, żeby Viktor Urban rządził Polską. Nie no, może ty teraz to przesadziłeś. No nie, naprawdę. Przecież Węgry to oni się tak szybko rozwijają, że to jest po prostu niepojęte. Na Węgrzech chciałem powiedzieć, że za czasów PO Polska też się bardzo szybko rozwijała, no nie powiecie mi, że nie. No nie, no nie. Już jednoprocentowy... To chyba roz... tylko u was, bo u nas albo lesy się wciąż zmieniło. To u nas zależy od... tylko cały czas tu wychodził wszystko. Znaczy, u was to też jest inna sprawa, bo wy żyliście w innym regionie. To co się kiedyś działo w Lublinie, no nie? Mhm. To nie było czegoś takiego jak droga ekspresowa. W tych rejonach coś takiego nie obowiązywało. Tutaj nie było czegoś takiego jak na droga asfaltowa, kuźwa, po Lublinie. Były takie dziury, że to się jeździć nie dało. A teraz z czasem to zaczęło się trochę rozwinął się Lublin. Ja to widzę po samym Lublinie, no nie, nie mówię o innych miastach, bo na pewno wiesz. W innych miastach to zupełnie co innego, ale mówię, że tutaj tak jakby Lubelszczyzna wyszła w końcu spod komuny, no nie, takiej. No ja wam powiem, że tutaj tematy schodzą strasznie na psy, bym rzekł. Przepraszam, ale tematy polityczne to nie są na odcinki. Przepraszam, chciałem powiedzieć, że tak. Jednak... Bo 3/4 widzów i tak nie będzie wiedziało, o czym ty w tej chwili papier. A druga część się wyśmieje, będzie miała inne poglądy polityczne, a 1% się poprze i powie, że masz rację. A reszta osób powie, że ukradłem filmik od Mikiego. Tak, tak. Przepraszam. Też. Macie rację, tak. Tematy polityczne nie są do nagrywania filmów i przede wszystkim nie są dla osób o tak młodym stażu wiekowym, jak ci są nasi widzowie i w ogóle, aż żeru przydupcyłem. I przepraszam serdecznie i dziękuję. Mam nadzieję, że wam się to nie podobało. Znaczy, podobało. I się to nie powtórzy. I w ogóle zapraszam was na kolejne odcinki do całej ekipy, bo cała ekipa też tam dodaje filmy. Taki koniec, jeszcze końca nie ma gościu. Ogląda i w ogóle to byłby koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, idziemy. Możemy iść. Możemy iść. Do zobaczenia. Dobrze. Cześć. Cześć.